zaloguj się lub zarejestruj. Z adresem e-mail nie powinienem mieć większego problemu, przynajmniej na to liczę, jeżeli mam być szczery. Kliknijmy kontynuuj. Jest, dobra, działa. Natomiast teraz muszę przypomnieć sobie hasło. Spróbuję jednej kombinacji, która pasowałaby mi do tak starego konta, ale ja nie wiem, czy to będzie to. O, błagam, proszę, proszę. O, zajebiście. No, to sobie nagrałem odcinek kościoła, nie? Insta. Takie króciutkie do Epic Games, nie wiem, czy bym dał, ale może... 10 godzin sprawdzania, przypominania i odzyskiwania haseł później. Mamy to na 100%. Teraz... O kurczaczki, jeszcze kocik, dobra. Ogarniemy, ogarniemy. Nie wiem, czy ogarniemy, stary, bo ja nie wiem, czy ja mam dostęp do tego maila. 212010. Kontynuuj i moi drodzy, jest i on. Wejdźmy do biblioteki. Co ciekawe, ja na tym koncie w Fortnite mam spędzone 846 godzin i 21 minut. W drugim sezonie rozdziału pierwszego to było moje oficjalne konto. Więc odpalamy Fortnite'a. Umowę mam do podpisania z Fortnite'a. Nie wiedziałem, że coś takiego ma miejsce, ale dobra, akceptuję. Odpalamy. Przygnęłem koncie na komputerze, to nie wiem kiedy byłem. Kiedyś jeszcze wchodziłem na tym koncie na PlayStation, żeby zagrać jakiegoś kapa. Logowanie, logowanie, logowanie. Jest, dobra. Udało się, dostaliśmy jeszcze jakieś prezenciki, ale to nie jest istotne, zaufajcie mi, to nie jest istotne. Ponieważ istotne jest to, że mamy tutaj 0 gwiazdek, poziom pierwszy, medal ocaleńca, jak widzicie, w ogóle, ale to w ogóle nietknięty. Widzicie w tym momencie najbardziej OG skina, jakiego kiedykolwiek miałem. Wejdźmy do szafki. Jezu, już kocham to konto, zobaczcie. Mam tutaj flosika, fake dielkę. To nawet nie wiem czym jest. O, jazda na kucyku, okej, to pamiętam tą emotkę. Warma. A warmik jest chyba turbo OG, nie jestem pewny. No dobra, default dash, no to każdy ma jakieś pozdrowienie. Lotnia za wygranie w drugim sezonie. Ja nie wiem ile to było lat temu, to 5? 6? Lat temu. Sprawdźmy skiny. Okej, mamy panią rycerkę. Mamy mojego pierwszego skina, czyli komandoskę. Komando cieni. Bright bomberka. Ta babeczka w czapce. W ogóle nawet nie pamiętam, że ją miałem. Astronautka i astronauta. To są skiny chyba z karnetu z trzeciego sezonu, o ile się nie mylę. I teraz pewnie zapytacie, po co wszedłem na to konto? Już tłumaczę. Mianowicie w tym momencie wybieramy tryb solo, ale włączamy sobie grę rankingową. Proszę bardzo, mamy znaczek zapytania, czyli nie mamy rangi. I dlatego odpalam w tym momencie stoper i jak najszybciej klikam graj, ponieważ od tego momentu mam tylko i wyłącznie godzinę na wbicie jak najwyższej rangi. Stójcie, ponieważ wczoraj 1000 fałdolców zgarnął ten oto pan, a dzisiaj mam dla was aktualnie najlepsze gamingowe słuchawki od SteelSeries, warte, uwaga, uwaga, 1000 zł i to, moi drodzy, aż dwie pary. Wystarczy jedynie wpisać kodzik JACOB w sklepie Fortnite, zgadnąć w kalendarzu pod odcinkiem, co znajduje się tutaj, łapeczka, subskrypcja z dzwonkiem, ponieważ ponad 40% osób dalej nie subskrybuje, a drugą parę możecie wygrać wchodząc na mojego Instagrama, następnie koniecznie klikacie zaobserw. I co ważniejsze, pod najnowszym postem możecie zostawić serduszko, zapisać, ale przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, co najbardziej lubicie robić w wolnym czasie. Lecimy. Sorry, patrz na to, odpalam mapę i jak widzicie wszystko, ale to wszystko jest zakryte. Polećmy tutaj. W pierwszej grze podobno bardzo ważne jest to zadanie, które macie w lewym górnym rogu. Więc lądujemy sobie na pompeczce, pijemy szybciutko biga, krzyneczka i jest ziomek. Jezu, jakiś wambiczek, Boże, taki wambiczek, chodź tu stary. Gdzie ty jesteś? Walcz. O Boże, o Boże. Zadanie wykonane. Frag zdobyty, więc teraz jedyne co muszę zrobić, to de facto zginąć. Nawet się nie chcę z tym gościem bić, ja po prostu chcę zginąć od upadku z wysokości, bo podobno ta pierwsza gra nie ma żadnego wpływu pod warunkiem, że macie fraga i wykonane zadanie. Zobaczmy, jaką dostanę rangę. Co da, co da, co da, co da, co da, co da. Srebro 3. Że jest fatalnie. W gotowości. 3 minutki 50 sekund za nami. Okej. Okay. Srebro 3, niech będzie. Druga gierka, ponownie Tilted Towers. Okej, gościu mi default dance'a tańczy. Ładuję mu tech diela od razu. W tej grze plan jest zupełnie inny. W ogóle zobaczcie, jak dużo tutaj ludzi nie ma skina. W sensie, naprawdę, kosmicznie dużo ludzi tutaj nie ma skina. Lądujemy na balkoniku. Bierzemy pompę, drugą, walimy big potę. Wypadałoby jak najszybciej robić jak najwięcej fragów. Ty gościu, jaki on jest zwinny, ty halo kolego. Spokojnie, chilluj, miałeś koronkę, biorę to. I muszę się pospieszyć, bo moim zadaniem jest zrobienie jak największej liczby fragów. Tu jest ziomek, za lodówką kampi, no przecież ja nie wytrzymam. Dymy. Chłop na górce, dead. Kroki pode mną, w tym domku, wiem gdzie, na mnie. Dawaj, dawaj, o Boże, jakie ruchy, gin. Wychodzimy, bo słyszę kolejne kroki, ale nie wiem gdzie. Tak? Nie? Tak, tak, tak. Dobra, śpi. Jest git, jest 5 fragów. Najważniejsze jest to, że ja się tutaj ani razu nie wywalił. Mam oczywiście na myśli wywalenie się za ze
Rok, kolego, gdzie ty jesteś? Kolego, kolego! Dead? Ojojoj, ja mam 0 HP. No właśnie o tym mówiłem. No serio? Nie, to jest żart. Gościu będzie spamował. Dobra. Apteczka jest git. Nalot. Nie no, zajebiście, przecież tutaj zawsze mogę zginąć. Jakiś krzaczor mnie podjeżdża. Czekaj, mordu, ja nie mam keba, ja tak nie chcę ryzykować. Big pota? Piję. Kolego? Nie wiem, gdzie jesteś, nie wiem, co robisz. Ale walcz. Tu go nie ma. On wyszedł na dach, naprawdę? Czy nie? Nie no, ja nie wiem. On ucieka. Jest tutaj. Chodź. Stój. Mordo, no przecież ja cię... Proszę, nie, mamo. Nie uciekaj. Dobra, śpi. Pa, pa. Kolejny wszedł. Nie, to jest jakiś bezruch. Bezruch ma 0 HP. Co, ty się leczysz? Nie ma takiej opcji. Beczkę sobie walniemy na spokojnie, bo tutaj trzeba wygrać. Tutaj najważniejsze jest zwycięstwo, no i wiadomo, że tych fragów było tak też z 15. Trefka, więc odpalamy impulsa i wypadałoby wskoczyć w rifta, idealnie, dobra. Krzaczor, lądujemy. Co ciekawsze, ludzie tutaj mają silvera, a ja mam wrażenie, że nie są aż tak tragiczni. Dobra, może są. Jak mu jajm. Gdzie ty jesteś? Czy on użył rifta? Op, mi ląduje na głowie. No przecież nie wytrzymam. Kolego, nie no, przecież oni mają wszyscy 0. Spadł. A ten poprzedni gdzie jest? Tutaj? W boksiku? Oho, tak, chodź. O, po jakie on robi triki. Nieźle. Zapomniał tylko chyba o tym, że lewym można strzelać. No i będziemy teraz kampić, tak? Serio? Biorę P90. Łooo, niedobrze. Kolega mnie podmienia. Ciekawe zjawisko. Kolego, ty, on ma 0 pingu. Co tu się dzieje? Ja się pytam. Ojoj. Fajnie by było cokolwiek trafić. Ty gościu robi prefire. To jest silver? O, snajpa dostałem. Nie chce mi się. Jak ja tak umrę, to przecież jest taki cringe. Granatnik. Naprawdę. Chce wam się na tym silverze, aż tak wam zależy. Chyba tak. Przejął jeszcze sobie ściankę. On ma chill. Idę na hagę. Mam to gdzieś. Papa, ten gościu też się kręci. Eminemem. Popcze. Nie. Ty jesteś mój. Powiedziałem coś? Chodź tu. Gin. O, koleżka od granatnika. Moje pytanie brzmi, gdzie jest ta dobra bohaterka? Tutaj, mam ją, 50 mniej. Krakujemy, trzymamy lewy, dziękuję, pozdrawiam. Spaz, dojeżdżamy. Eleczka, desce i lecimy, nie? Ciobek, co ty robisz? Chłopcze, ty żyjemy? Nie, dobra, gościu został zawołany przez moje nasiadanie. Pozdrawiam. Snajpereczka. Tu się gdzieś bili, halo. Widzę ziomka, zajebiście. O, dobra, ziomka już nie ma. Rifcik. Nie widzę nikogo, a 20 minut za nami, więc ja muszę jak najszybciej to lobby po prostu zakończyć. Motor. Mordo. Nie, no przecież ci ludzie się nie ruszają. Rifcici. Lancza ktoś postawił. Czekaj, ja cię widzę. Nie leć. Nie leć. Gościu ucieka. Do rifta. Snajpereczka. Trafiłem go, 165 metrów w locie, dzięki, pozdro. Rift. Dymy. Tu jest oprawca. Jakiegoś bambiczka. Oho, tu budują koledzy. Kapkę chillu. Hej, ty też. Jak coś, kapkę chillu, dobra? Dzięki. Boże, nie. Przegrałem na silverach. Dalej. Co dostanę? Dobra, jest goldzik. Zobaczmy teraz, ile procent. Proszę. No złoto, 1. Okej, 35%. Jest mega spoko. Wracam do lobby. Klikam graj. Bo dla mnie najważniejszy jest czas, a rzekomo z lobby szybciej znajduję gierkę niż jakby z meczu. Ej, zaryzykuję i polecę tutaj. Bo tutaj wydaje mi się, że może być sporo ludzi. Nawet więcej niż na Tilted. Ziomek campi. Naprawdę. Ziomek campi w piwnicy, stary. Co za łeb. Co ty masz? O nie, ty masz pompę. Chodź tu. Dobra, nie masz pompy. Ja ją mam, więc dojeżdżam. Kroki. Pieprzysz, że chłop kampi na poddaszu. Nie wytrzymam. Z RPG-iem w ręce. Dawaj. Wystrzel to. O, super ci idzie. Mega. Co za głąb. No to są goldziki. Pan krzak. Czekaj. O dobra, poczekał. Jeszcze jeden koleżka, lekko blady. Tylko niech nie ucieka, on ma snajperkę, niedobrze. Podmianeczka, nie rób tego, czy ja chcę lecieć za nim? Myślę. Nie chcę, bo mi jakiś krzak leci na głowę, więc bym go zabił. Skakuję, na krzaczora. Chłopcze, nie no, co ty robisz? Kto tak gra? Nie wytrzymam psychicznie zaraz. Pam. Jest gościu, ten, który wcześniej przede mną uciekał? Tak, to on. No proszę cię, no dobra, w końcu. Jeszcze jeden. Oho, no ja mówiłem, że tu będą dymy. Kurde, ten kolega ma mózg. Biegamy, pompeczka, nie dostajemy, rozumiem, dostajemy. Powiem tak, nic nie widzę w tym krzaku, jeżeli mam być szczery, ale spoko, gościu ma ten. Moją ścianę za sobą, więc go spróbuję zlaserować ekstra. Papa, mam krzaka na górce, krzak ma white. No to lecimy. Witam kolegę bardzo serdecznie. Heavy. Rifcik.
Na sklepowej czysto. Na wyrwie też. Idę pod hangar. Ziomek. Czekaj. Gościu. Nie, to coś taki blady. Super ci poszło. Top 20. Zobaczmy, czy ktoś stosuje moją taktykę, nie? Ale za to tutaj się koledzy biją. No i tak średnio wiedzą, co się dzieje. Hejka. Nie no, rift, serio. I drugi ma minigana, tak? Tego na górze zabijam. Ja, Mr. Minigun to co wyparował? Nie no, hop campi za kiblem. Hop campi za kiblem. Niesamowite. Niesamowite. Kolego. Kolego. Bomby. Dojeżdżam. Ja nie wiem gdzie. Gdzieś przede mną. Człowiek krzak ma zero. Czekaj, zostaw go. On go zabił, co nie? Mojego fraga. Pierdzielony Eminem. Walcz jak na mężczyznę przystało. Nie no, rift. Zabiję go? Nie, bo są drzewa. Lecę. To jest on? Nie no, chyba w innego poleciałem. Zajebiście. Dobra, ten nie żyje. I tu się biją. O kurde, nie no, ci ludzie 50-50 wychodzą na tych... Puh, jak mnie to irytuje. Ja mam wrażenie, że ludzie tutaj się niczego nie boją. Patrz, chłop wychodzi 50-50. Zawsze. On ma jakieś jaja ze stali. Dobra, śpi. Tu jest jeszcze jeden. Też wychodzisz 50-50? Nie no, ale chciał. Chciał, a ma spada, nie? To jest niesamowite. Dostał. Ile raz jeszcze mu dam? 30. Niesamowite. Dobra, ginie. Strefa. Lecę. Ogólnie na chwilę obecną mam taki wniosek, że niezależnie od rangi można spotkać naprawdę mega nopków i mega dobrych gości. Nie no dobra, może z tymi mega dobrymi to trochę przesadziłem, bo gościu jeździ krzakiem w kulce. Oho, teraz jest bohaterem. On teraz mi pokaże, jak się gra. A nie, on ucieka grapplerem. Mega. Mega opcja. Kolejny zawodowiec. Wrócił do lobby. Mega fajnie, mega mi się to podoba. Jak diele wam tańczę, chłopy. I skacze jak ten debil w poszukiwaniu ludzi. Hihi. Lifcik. Coś strzela. Nie, przecież to jest nubici. Najlepsze jest to, że tutaj nie może być botów, bo na grach rankingowych nie ma rzekomo botów. Dobra, witam. O, jaki pan jest szybki, panie kolego. Pan kolega gdzieś tu schodzi na dół. Okej, mega szacun. Dobrze poszło, dobra próba. Top 5. Detonuję most, bo może akurat ktoś jakoś głupio tam kampi. Nie wiem, nie mam pomysłu, gdzie mogą być ci ludzie. Pa, kampił. Nie wytrzymam zaraz. No chłopie, co ty robisz? O, ty strzelasz. To już połowa sukcesu oddać strzał. Hej. O, masz dużo HP. Cześć, mogę cię zakilofować? Dobra, nie ryzykuję, bo wiem, jak to się skończy. Dziękuję. O nie, snajper na górce. Snajper, nie. Jedenamo miałem. Jadę. Proszę. Nie. Dawaj, otwórz. Pokaż, że masz je jak każdy tutaj. Nie masz, dobra, rozumiem. Są też wyjątki, spoko. Iririririri. Góreczkę. Pusta. Pato. On myślał, że jest niewidzialny. Chłop myślał, że jest niewidzialny. To ja zobaczyłem w tym momencie. Gościu stoi i mówi, nie ma mnie. Nie widać mnie. Pa, kolejny. O kurczę, no tu spryciula. Czas się liczy. Ja muszę jak najszybciej. Co tu się dzieje? Spróbować go podjechać. Pa, co on robi? On tam już czyha. On czyha z tym spazem. On wie, co się dzieje. Pa. Teraz mnie podmienia. Ja z drugiej mańki, pyk. Pompeczka. Trafik. Dziękuję, dobranoc. Żegnam. Wychodzimy. A nie wychodzimy, bo rangę muszę zobaczyć. I zobaczmy, czy będzie złoto 2. Kurde, fajnie byłoby dobyć platynę, ale wydaje mi się, że czasu mi braknie. Dostałem ponad 100%. Powrót do lobby. Graj. Ale szczerze, wydaje mi się, że nie zdążę zagrać tej gry do końca. Go przyjemny. Pa, pompeczka. Ideolo. Gościu wylądował. No to jest jakiś żart. Kolego, do lobby zapraszam. Jeszcze jeden. Na budzie. Nie. Dead. Okej. Odjeżdżamy dalej. Koleżkę w garażu. Czemu ja tak lecę dziwnie? O, w dupę. To było dziwne. To było mega dziwne. Dobra, mam przypał. Mam mega przypał. Ciąg nie dojeżdża, tak? Dojeżdża mnie, widzę to. Nie uciekaj. Co ty robisz? Czemu ty nagle uciekasz? Wytłumaczcie mi proces myślowy, który zasiadł u tego chłopa na lot. Zarąbiście. Jest ziombel. O Boże. Nie ma ziombela. Kolejny. Kolejny ma kraka. White, on się poddał. O Boże. Nie, dobra, stary. Łaptek, dielkę, ale no niestety mi się na czasie zależy, pozdrawiam. Kroki. Nie wytrzymam, kto tak gra? Jaskiniowiec Marcin. Oj, kolejny mnie podjeżdża, no pewnie, bo mało was tu, nie? Super. Dwóch na jednego, ole mu wyrąbałem. O tak, no i on ma zero pingu, przysięgam, chłop ma zero pingu. No mega ci poszło, use your brain. A, bo ty masz zero, przepraszam, nie wiedziałem. Widzicie kulkę? Bo ja widzę kulkę na wizualizacji, to dziwne. No jednak to nie takie dziwne, gościu po prostu sobie wleciał. Jeszcze leci teraz, niesamowity Eminem. Yo bro, jajas robisz. Nie, ja nie wiem co on robi, on tak będzie teraz latał. Ja mam to gdzieś. Biją się, nie, dobra ten ma zero. A tamten też, zarąbiście. Jeszcze jeden polut przyleciał, no jaja.
Ja jak berety. Kolego, nie, bez takich. Przysięgam na razie, im wyższa ranga, tym słabsi gracze. Deseczka. Najgorsze jest to, że ja chyba, nieważne co bym robił, patrzę, co tutaj się pojawia, to nie zdążę tego zagrać do końca. Ten gościu może ogarniać, ale go z nami nie ma, okej, spoko. Tu jest jeszcze jeden. Mam go, dobra, jest dead. Pop na desce. On musiał wyjść do tego domku, nie? Tak. Tak, ma kraka. Zero dead. Kostek, o w dupę. Gdyby on nie zaczął budować, to ja bym chyba nawet nie ogarnął, że on tu jest. On wyszedł, ty jaki sprytny. Dawaj, ale jesteś bystrzacha. O tak, o tak. Mam cię? Nie no, ten tactical to bije po 15. Tam daleko jest chłop, ma white. Tempo, im szybciej, tym lepiej. O, zarąbiście, gościu do mnie leciał. Wchodzimy. Mister Kulka, krzak w kulce, krzak w kulce. Krzak bez kulki. O tak, nie uciekaj. Nie no, pod most się chowasz. Gdzie jest honor tych ludzi? Gonię go choćby nie wiem co. On już się pogodził ze swoim losem. Pogodziłeś się, kolego? Stawiasz lunchpada? Dzięki, przyda się. Ojejusiu, ojejusiu, co ja widzę? Rifta widzę, idealnie. I chłopa z Tilted. Chciałem powiedzieć, że on może być niezły, ale nie wygląda na niezłego. To może ten będzie z Tilted Towers, nie wiem. Też mi na tak owego nie wygląda, naprawdę. Naprawdę, będziesz tam budował wyżej. Oho, RPG, proszę bardzo. Dalej, dalej, dalej. Bo zostały mi tylko 3 minuty, a jestem w top 10. Jest koleżka. Naprawdę, co za łeb, co za łeb. Schodź z tego drzewa, ale już. Schodź z tego drzewa. Czasu nie mam, chłopie. Nie wiem, co się dzieje. 400 osób jest dookoła mnie. Oho, ty jakiś pros. Ten jest dobry, normalnie ruchy jak Unreal. Skakuję mu do boxa, ja tam w dupie. Walcz. Super ci poszło. Nie mam pompy. No zajebista gra. Dobra, już mam. A kolega ma zero? Nie, czego ja nie trafiłem? Chodź tu, chodź tu. Dzięki. I dobra, ja tu jeszcze miałem Mister Drzewko. O, Mister Drzewko chyba zeszło. Mega, już wiem czemu gościu kampił na drzewie. Top 7, minutka. Rifcik, jest krzak. Ty, on udaje? Nie, nie udaje już, myślałem, że udaje, że go nie ma, nie? Niesamowity człowiek. A ja nie mam teraz graplerka, tylko łapkę. Jest jak jest, kolapsuje. Nie, nie trafiłem. No stary, nawet nie buduj. No ja cię błagam, masz moją ścianę. Błagam cię, poddaj się, dziękuję. Kolejny, zgaduję, że już mogłoby mi czasu zabraknąć. Zaraz sprawdzam. Top 5. I niestety, moi drodzy, ale czas minął, ale dogram tą grę do końca. Mam 24 fragi. O kurde, nie wiem czy dogram do końca. Nie wiem czy dogram do końca. Nie jest dobrze. O, kolega ma po 90. Pewnie, pewnie. Trafiłem na bestię. Naprawdę, będziesz tak trzymał ten lewy. Oho, ładnie, ładnie. Mega ci idzie. Ten ogarnia. Jako jedyny chyba w tym lobby, no ale niestety go nie ma. I szukamy. Jest chłop. I drugi. Najpierw zaczniemy sobie od zabicia tego na stacji kolegi. A następnie dojedziemy sobie pana z Rifcika. On to będzie edytował? Chyba nie. Chyba mu się nie spieszy ku temu. O tak. O tak. O, ładnie mi wyrąbał. Witam, żegnam. Top 2. I ostatni agencik może w sumie kampić na jakimś drzewie. Nie kampi, okej. Widzę go. No niestety, dziękuję serdecznie, pozdrawiam, take dieleczka, koniec 28 fragów win, przepraszam, że dograłem do końca, odejmiemy mi teraz parę procent. Zobaczmy, czy to jest w stanie wyciągnąć nam najwięcej procent dzisiaj, czy... Nie wiem, może najwięcej, albo porównywalnie do tej poprzedniej. Tak czy inaczej, wniosek jest prosty, im wyższa ranga, tym grało mi się dzisiaj łatwiej. Mam nadzieję, że ci się podobał, do następnych, trzymajcie się.